Narysuj prostokąt o takim samym polu powierzchni, ale o innych długościach boków. Ten niebieski to nasz wzorcowy prostokąt. Mamy narysować drugi, który ma mieć inne długości boków, ale takie samo pole powierzchni. W takim razie, ile wynosi pole powierzchni niebieskiego prostokąta? Nie mamy podanej jednostki pola powierzchni na tym rysunku. Nie możemy powiedzieć, ile na przykład centymetrów kwadratowych ma pole powierzchni tego prostokąta. Ale mamy narysowaną siatkę kwadratową i możemy powiedzieć, ile kwadratów ma pole powierzchni tego prostokąta. Nawet jeżeli nie wiemy, czy są to kwadraty jednostkowe, czy nie są to kwadraty jednostkowe, to możemy ich użyć do wyznaczenia pola powierzchni tej figury. No to liczymy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niebieski prostokąt ma powierzchnię 8 kwadratów. Narysujmy zatem drugi prostokąt, który ma również pole powierzchni równe 8 kwadratów. Ale pamiętajmy, że długości jego boków nie mogą być takie same. Czyli nie mogą wynosić ani 1, ani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Możemy do sprawy podejść tak. Pole tego prostokąta wynosi 8 kwadratów, a jego wymiary, czyli długości jego boków, to 1 i 8. Zastanówmy się, na jakie inne długości boków możemy podzielić ósemkę. Najprościej na 2 i 4. Nasz prostokąt będzie miał 2 rzędy i 4 kolumny, czyli jego powierzchnia pokryje 8 kwadratów. Narysujmy taki prostokąt. 2 rzędy i 4 kolumny. Policzmy, ile kwadratów mieści się w jego wnętrzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli pole powierzchni nowego prostokąta wynosi 8 kwadratów, a długości jego boków to 2 i drugiego boku 1, 2, 3, 4. Czyli tak jak w treści zadania, są one inne niż długości boków niebieskiego wzorcowego prostokąta.